następujący zapis. Rezygnuje się z rezerwy finansowej w wysokości 9000 zł oraz zmniejsza wysokość środków finansowych dla poszczególnych komisji o kwotę 5667 zł. No teraz to musi komisja wszystkie zebrania. O ile byśmy to przegłosowali? Suma summarum, mi chodziło o to, że na podstawie tego projektu uchwały Komisja Planowania Przestrzennego w priorytetach nie ma żadnego zadania swojego. Jest najbardziej poszkodowana, bo żadna z komisji nie zostaje wyrogowana, tak jak mówię, planowana. Panie Janusz, tam z tego tutaj tam jest 9 pozycji, 9 zadań, 9 zadaniem jest chyba ta rezerwa, czyli jak się pomnoży to razy 9, to już jest 50 000 złotych. Czyli komisji, nie zadań komisji. No to i ile, bo tu jest nawet jednej stwierdzonej, ile tą kwotę 5 tysięcy trzeba pomnożyć. No wiadomo, że chyba jest zadań 9, tak? No to razy 9 to jest przekazane 50 tysięcy złotych. Ja, razy ile? Chodzi o to, żeby było 60 tysięcy, tak? 9 razy 5667, tak? I wtedy dochodzi 60 tysięcy. Wychodzi 60 tysięcy czy złoty? Niestety wychodzą miejsca po przecinku i nie da się tego w ten sposób. Ale już może lepiej po prostu, lepiej będzie, jak jeżeli zależy ci na zostawieniu tego punktu, to nawet tego zadania, to już lepiej, żebyś innego zaproponowanego zadania zaproponował w swojej poprawce za 30 tysięcy złotych. Znaczy, bo tak to naprawdę musiałbyś z każdej komisji wskazać zadania, na przykład Komisja Kultury, takie zadanie pomniejszone o niecałe 6 tysięcy. Komisja Sportu, takie zadanie. Komisja Praworządności, takie zadanie.
zgłosić, że to idzie do Urzędu Miasta, nie możemy takiego zrobić przesłać. Dobrze, to w takim razie, jeśli Państwo uważacie, że tak ma być, to ja wycofuję tę poprawkę. Przepraszam za zabranie czasu, aczkolwiek uważam, że no, w ten sposób no, nie powinno być to rozwiązane. Dobrze, czyli wycofujemy poprawkę. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad projektem po poprawce. Pani Agnieszka, po poprawka? Tak, dwóch. Tak, na jedno to, co ja zgłosiłam o zmianę kwoty przy rezerwie z 4 na początku rezerwa do 4000 o kwotę 5000 i później tam po poprawce przez Panią Agnieszką przygotowaliśmy. Ale nie zgłaszałem w ramach przypomnienia. O zmianę w paragrafie 2. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu po poprawkach? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie wstrzymujące. Jedna przeciw.